Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych ulubieńcach. Dzisiaj ulubieńcy minionego miesiąca, czyli lutego. Luty był krótkim miesiącem, miał 28 dni. Luty był zdecydowanie za krótkim miesiącem dla mnie. Zabrakło mi tych 3 dni, bo jak mi ktoś powiedział, a że jestem osobą strasznie zapracowaną i do kalendarza zaglądam wtedy, kiedy terminy sprawdzam, jakoś nie przyszło mi do głowy, że przecież jest luty i będzie krócej. I mój mąż do mnie mówi tak: ty wiesz, że jutro jest pierwszy? Ja mówię, jak to? Przecież dzisiaj jest dopiero 27, 28, a on: no tak, jest luty. Dlaczego nikt mi tego nie powiedział? To jest cała prawda o mnie. W miesiącu lutym trochę poszalałam, jeśli chodzi o nowości u siebie. Jeśli chodzi o pielęgnację, niewiele się zmieniło. Moja cera ma się coraz lepiej, na szczęście. Fakt, że bardzo pomogło mi oczyszczanie mojej twarzy, nawet jeśli jest to zabieg, który wykonuję w ciąży, to nadal będę za tym, żeby takie oczyszczanie manualne wykonać, oczywiście w dobrym, zaufanym salonie, przy kontroli jakby też specjalistów, poradzić się lekarza, czy taki zabieg jest dozwolony, bez żadnych kwasów oraz kawitacji i urządzeń ultradźwiękowych. Już to powtarzałam kilkukrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Miałam oczyszczanie manualne, gdyż miałam bardzo poważne zaburzenia właśnie estrogenowe. Na chwilę obecną moja skóra, można powiedzieć, ma się tak w porównaniu z tym, co było. W wielkim stopniu pomogło mi oczyszczanie, ale w dużym stopniu też pomogła mi regularna pielęgnacja, dbanie i kosmetyki, które Wam też za chwileczkę pokażę. Postanowiłam zainwestować i kupiłam obiektyw 40 mm. Dotychczas wszystko nagrywałam na 50 mm i zechciało mi się troszeczkę zmienić tą perspektywę. Chciałam, żebyście widzieli mnie troszeczkę też szerzej. Nie wiem, jak to nazwać, w szerszej perspektywie. Chyba tak, chyba o to mi chodzi. Mam dla Was kosmetyki pielęgnacyjne, które używałam właśnie w miesiącu i skupię się głównie na pielęgnacji mojej twarzy na chwilę obecną. I z takich nowości postanowiłam wprowadzić do swojej pielęgnacji Clinique Pep Start, który używam na dzień. Ja się na co dzień nie maluję, to nie jest jakaś wielka tajemnica dla osób, które mnie oglądają, śledzą i oglądają dosyć regularnie, to często to słyszą, że ja się po prostu nie maluję w ogóle mojej twarzy. Rzadko się zdarza, że chodzę w pełnym make-upie. Tak wiem, szewc bez butów chodzi, ale ja chyba siebie po prostu akceptuję w tej formie bez make-upu. I powiem Wam, że dobrze się czuję bez make-upu, ale też dobrze się czuję w make-upie. Dla mnie to są takie... No nie umiem Wam wytłumaczyć, jak elegancki stanik, który poprawia biust, wygląda się w nim lepiej, ale pod koniec dnia marzysz o tym, żeby go zdjąć. Tak traktuję make-up. No takie mam podejście bardzo specyficzne, ale to jest tylko i wyłącznie takie to moje. Ale jeśli chodzi o pielęgnację, zawsze wierzę, wiecie doskonale o to, że wierzę w idealnie wypielęgnowaną cerę i jestem jakby jedną z takich osób, które propagują właśnie tworzenie make-upu na podstawie pięknie wypielęgnowanej cery. Jest to taka ideologia, którą próbuję szerzyć na internecie. I jest to Clinique Pep Start. I miłość do Clinique'a to chyba wszyscy wiedzą, jaką ja mam i to nie jest jakaś taka nowość za specjalnie. I mamy tutaj Clinique, który ma za zadanie matowić naszą skórę, ale w dużej mierze ma też za zadanie ją nawilżać. I ten krem, jego zużycie wygląda na chwilę obecną w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo on jest taki lekko różowawy. On ma taką konsystencję takiego musu matującego. Dziewczyny też wiem, że używają go jako bazę pod podkład matującą, jako samą bazę. Już nie kumulują bazy z bazą, tylko wiem, że też używają właśnie jako bazę matującą i on się rewelacyjnie sprawdza. Wprowadziłam taki drobny peeling. Zrezygnowałam z ostrych peelingów, tylko wprowadziłam zdecydowanie drobny peeling i 3 razy w tygodniu mam z Clinique'a właśnie też z Pep Startu. I muszę powiedzieć, że to jest zdecydowanie chyba taka najulubieńsza forma u mnie, jeśli chodzi o peelingi. Ja nie lubię takich peelingów kremowych, które się ciężko zmywa. Uwielbiam takie peelingi właśnie do mycia twarzy, myjące buzię. I ten właśnie z serii Pep Start sprawdza się u mnie rewelacyjnie. Z takich nowości, które wprowadziłam i też były o nich mowa w poprzednich ulubieńcach, mamy tu Origins Drink Up Intensive i to jest właśnie ta maska, którą się nakłada na noc. Ona jest regenerująca, nawilżająca. Na noc już nie kładę tego Clinique'a. Natomiast nakładam właśnie tą maskę do twarzy i ona cudnie nawilża mi całą skórę twarzy. Moja skóra teraz po prostu wariuje, bo jeszcze wiem, że nie wszyscy wyłapali ten fakt. I dlaczego ja teraz mówię o tym, że teraz? Bo nie jest to wielką tajemnicą, że jestem w ciąży. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Po prostu raz moja skóra po prostu się zasusza do granic możliwości, a raz jest właśnie taka promienna, świeża, tak jak na przykład dzisiaj. Cokolwiek bym nie położyła i mam na sobie i bazę matującą, i podkład matujący, moja buzia wygląda świeżo.
i o co chodzi. Nie wiem. To jest taki stan, w którym skóra po prostu reaguje różnie i raz zmienia się w prawo, raz w lewo, więc też nie oceniajcie podkładów na mojej skórze na chwilę obecną, bo to jest bardzo mylny stan. Ostatnio bardzo dużo osób właśnie w filmie, w drugiej części Smashboxa z paletką Golden Hour ocenili, że on brzydko wyglądał ten podkład na mojej twarzy. Bardzo prawdopodobnie on bardziej mi się zasuszył i wszedł mi w załamania mimiczne, bo wiele osób też zapomina z racji wieku, którego ja mam, bo ja mam 34 lata. To jest no, dosyć już porządny bagaż, jeśli chodzi o skórę. I ja mam już te zmarszczki mimiczne i mam dosyć głębokie bruzdy, szczególnie w tej okolicy i mam też już takie pierwsze właśnie głębsze bruzdy mam pod okiem. Jeśli używam na przykład produktów, które są delikatnie wysuszające, no to niestety chcąc, nie chcąc, one będą mocniej podkreślone. Ja dlatego zawsze wybieram bardzo lekkie konsystencje i konsystencje, które są dużo nawilżające. Ale co nie znaczy, że skreślajcie podkład Smashboxa tylko dlatego, że on leży źle na mojej buzi, bo ten podkład jest naprawdę fenomenalny i leży na większości naprawdę bardzo fajnie. To tak wracając właśnie w woli wyjaśnienia Wam ostatniej sytuacji właśnie z podkładem, co się z moją cerą dzieje. Moja cera raz jest naprawdę do przodu, raz jest do tyłu. To ona ma swoje humory. Ale bardzo mi pomaga w regulowaniu właśnie tych jej humorów maski z Originsa. Od kiedy je tylko po prostu dostałam w parce PR-owej, to postanowiłam dokupić kolejne maski i dokupiłam sobie Origins Out of Trouble, którą stosuję naprzemiennie właśnie z tą. To stosuję prawie codziennie jako krem po prostu nawilżający na noc. I powiem Wam, że sprawdza się rewelacyjnie, nic mi nie zapycha, ani nic z tych rzeczy, a ta skóra jest dodatkowo taka odświeżona i taka cudowna, naprawdę polecam Wam serdecznie. W Sephorze możecie je kupić. Natomiast Out of Trouble nakładam tylko właśnie głównie na tą linię żuchwy, na 10 minut po peelingu, by właśnie przygasić. Ona ma w sobie na pewno wyciąg, mamy tutaj na pewno wyciąg z zielonej herbaty oraz mamy też cynk, który pomaga nam goić te stany zapalne. Owszem, pojawiły się również jakieś komentarze tego typu, że w ciąży też niezalecany jest skład Originsa. Jak nic nie jest zalecane w ciąży, uwierzcie mi, że cioć dobra rada, to się znajdzie masę, szczególnie właśnie jak jesteście w ciąży. Każdy chce Wam pomóc i Was ostrzec przed czymś, co może być dla Was wielkim zagrożeniem, a tak naprawdę słuchajcie siebie i pielęgnacja wcale nie jest taka zła, pod warunkiem, że tak jak tłumaczę, nie zawiera ona kwasów w wysokim stężeniu, nie wiem, nie ma pielęgnacji retinolowej, która może spowodować, że będą czarne plamy na twarzy. Są pewne gamy kosmetyków, których nie powinniśmy używać w ciąży, ale nie oszukujmy się, w małych dawkach niektóre rzeczy można używać i one wcale nie będą szkodzić ani tobie, ani dziecku. Jeśli chodzi o pielęgnację mojej twarzy, to również włączyłam mgiełki do twarzy, które ja po prostu kocham na potęgę, jestem od nich uzależniona. Marka Urban Decay przysłała mi takie swoje nowości i to jest, jedna to jest z witaminą B6, nazywa się Urban Decay B6, Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray i to jest Skin Balancing, Even Skin Tone, Oil Absorbing, dla tych, co rozumieją. Ja wiem, że mój angielski i mój akcent angielski jest typowo polski, więc spokojnie tutaj wszelkim poliglotom. To jest mgiełka witaminowa, która ma za zadanie ściągać sebum z naszej twarzy, czyli ma przygotować naszą skórę, żeby ona się nie świeciła i nie powodowała nadmiernego wydzielania tego sebum. Dlatego ta mgiełka właśnie z Urban Decay B6 jest naprawdę bardzo fajna, ale uzależniłam się totalnie od tej drugiej wersji, Quick Fix. I to jest taka mgiełka dla osób, którzy lubią ten efekt nawilżenia tej skóry i ta skóra będzie taka soczysta, taka nawilżona i możecie odświeżać ten make-up, możecie pryskać w ciągu dnia i ona jest na bazie wody kokosowej, pachnie jak cały wagon wiórków kokosowych, po prostu cudownie, nie taką parafiną kokosową, tylko naprawdę pachnie tymi wiórami kokosowymi, coś pięknego. I jeśli pamiętacie Skandynawia, takie mgiełki, no to tutaj mamy właśnie połączenie sił Urban Decay by Skandynawia, to też jest taka ciekawostka. Kolejna rzecz to jest pielęgnacja ciała. No i już się zaczęło moje smarowanie, niemiłe, takie nienawidzę się smarować, w ogóle nie wiem, wiem, niektórzy po prostu lubią ten efekt takiego wchłaniania się, cycania ze sobą. Ja nie należę do tego typu osób i idę po najmniejszej linii oporu. Przerzuciłam się na olejek do podprysznic, który mi daje naprawdę to mocne takie naolejowanie z Nivea. Bardzo fajny produkt. Tu jest napisane 55% naturalnych olejków dla
dla suchej skóry. On pozostawia taki fajny, natłuszczony stan tej skóry i szczególnie właśnie pracuje nad tymi biodrami, nad tym brzuchem, bo już mnie skóra zaczyna swędzić i nie chcę, żeby pojawiły się jakieś tutaj, no wiecie o co chodzi, no, jakieś rozstępy i dbam o tą skórę w miarę. Dodatkowo mam bardzo fajny olejek ujędrniający do ciała przeciw rozstępom, który jest rekomendowany właśnie przez markę Liren, Będę Mamą. Nie wiem, czy spotkałyście się z tymi kosmetykami, bo są one bardzo przystępne cenowo, dużo tańszy jest ten olejek na pewno niż Bio Oil, który jest też takim rekomendowanym właśnie produktem. I muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie na przykład jeśli chodzi o te produkty, to bardziej mi pasuje ten produkt z Liren niż Bio Oil ze względów zapachowych. Nie zauważam jakiejś rewelacji po Bio Oil, która miałaby, nie wiem, sprawiać, że ta skóra jest naciągnięta, bardziej nawilżona. Przeszkadza mi to, że ona się tak, ten Bio Oil się długo wchłania i zrezygnowałam z niego zdecydowanie na korzyść właśnie tego olejku z Liren. Dlaczego nie? Zaczęłam go stosować, a później następnie daję odrobinę właśnie tego olejku, a na olejek daję jeszcze intensywne serum zapobiegające rozstępom. I tak dwa razy dziennie, witaj rutyno. I na chwilę obecną naprawdę bardzo sobie chwalę i przede wszystkim bardzo podoba mi się zapach. A ja jestem zwykłym konsumentem, jak mi coś pachnie, to mi się chętniej używa. Taka jestem. Jeśli chodzi o pozostałe kosmetyki do twarzy, to już będzie teraz kolorówka. Ostatnio wybrałam się również do Warszawy, miałam szkolenie, warsztaty. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają z warsztatów, które były 25-26 w Warszawie. Było przefantastycznie, naprawdę. Energia, fajny klimat, było naprawdę super, tak jak sobie mogłam to wymarzyć. Naprawdę przyjeżdżają do mnie przeważnie ludzie bardzo inspirujący, osoby, które wnoszą również coś do mojego życia i to jest mega, to jest naprawdę mega. Mogę się z Wami spotkać, mogę z Wami pogadać o kosmetykach, o wszystkim, jesteście głodne tej wiedzy. To jest fantastyczne, naprawdę, to mnie po prostu buduje jako wizażystę i to jest cudowne. No i też przy okazji tego, jak byłam w Warszawie, po pierwszych warsztatach w sobotę wybrałyśmy się z Madzią do Sephory. Polatać tam sobie właśnie do Złotych Tarasów, nie do Sephory. I między innymi mówię, dobra, jak już jestem w Warszawie, to zobaczę właśnie, bo mi się kończy Soleil Ten de Chanel. I to jest właśnie ten brązujący taki balsam. Mówię, to sobie dokupię, jakby mi się kończył. Bo ja lubię tak mieć po prostu na zasięg, jeśli mam swoje ulubione produkty. Przychodzę tam i się pytam, czy jest, a pani do mnie, że wycofali. Limit słowa na K wyczerpał mi się w przeciągu jednej sekundy. Po prostu wściekłość mnie ogarnęła i się zastanawiam, dlaczego Chanel wycofałeś produkt z Polski. Nie wiem, czy chodziło o to, że nie sprzedawało się to w Polsce, czy o co chodzi, ale wiecie, boli mnie to, że zawsze jak mam swoje ulubione produkty, to są one wycofywane. I tak samo stało się na przykład z bazą z Urban Decay Mirror Sin. Też chciałam sobie ją dokupić i okazało się, że nie ma. Ale zaczęłam szukać w Anglii. Jak się okazuje, w Anglii jest tego masa, włącznie z bazą Mirror Sin. I dzięki Ewelinie Śliwie, jeśli znacie jej kanał na YouTubie, jeśli nie, to serdecznie Wam polecam Ewelinkę. Ewelinka pomogła mi właśnie kupić w Anglii Chanel i Urban Decay Mirror Sin i też na ten jak właśnie przyjdzie i jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa, naprawdę. W Polsce ciężko, o cokolwiek. Dlatego się wściekłam, ale już wracając do tej historii, bo miało być o ulubionych produktach. Dlaczego ja tak strasznie lubię tą bazę brązującą? Ona też się nieraz przewija tutaj u mnie na kanale jako właśnie produkt do budowania właśnie tego policzka. Uwielbiam go wykorzystywać na ślubach, w sezonach ślubnych, jak również u siebie uwielbiam właśnie ten efekt budowania policzka. Ja mam ogólnie bardzo szczupłą twarz, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo skrzywdzona przez los, w ogóle nie mam linii kości policzkowej. Muszę ją wiecznie nadprodukowywać w makijażach, dlatego i ten contouring, highlighting i to wszystko i tyle tego zamieszania. I najpiękniejszy efekt u mnie daje, kiedy właśnie mam zbudowany policzek tym produktem. Jeśli miałyście z nim kontakt, to wiecie o czym mówię. Piszcie mi w ogóle w komentarzach pod tym filmem, jeśli używacie tego produktu. Napiszcie koniecznie swoją opinię na temat tego. Niech inni też poczytają, że nie tylko ja się tym tak zachwycam, ale naprawdę jest wart uwagi. Ja udało mi się kupić w Anglii, zamówiłam dwa opakowania, jeden zamówiłam dla siebie, drugi dla Magdy, mojej, ponieważ obie pracujemy właśnie na tym produkcie, jeśli chodzi o budowanie policzka i daje to po prostu taki efekt, jest to cudowny produkt.
tak jak powiedziałam, wpadłam sobie do Douglasa po prostu w odwiedziny przy okazji i bardzo, że Danusia jest odpowiedzialna u nas za szafę Laura Mercier, postanowiłam tam zapytać się, co tam nowego i w ogóle tak zagadać, a przyszłam w ogóle po coś innego, po eyeliner z Shiseido, mój ulubiony Automatic Fine Eyeliner, którego obecnie nie było na stanie. Ja ostatnio nie mam szczęścia do kupowania kosmetyków, no ale tak wyszło i Danusia właśnie mówi, zapytałam się właśnie o ten puder, bo często go widywałam szczególnie u zagranicznych youtuberów i to jest Laura Mercier Loose Setting Powder Transluent i Danusia mówi, wiesz co, teraz masz najlepszy czas, żeby to wypróbować, dlatego że jest akurat przycenione z 260 chyba złotych, jak się nie mylę, na 140 zł. Ja mówię, dobra, to dawaj go, spróbujemy. I go kupiłam. I powiem Wam szczerze, że jestem oczarowana, zachwycona tym, jak leży na buzi i to, co widzicie w kamerze. Takie mega wygładzenie a la Photoshop i na żywo też wygląda to rewelacyjnie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się tego efektu, bo jestem bardzo mocno związana z Lamerem, ale cieszę się, że mam drugą alternatywę, która jest tańsza i to o sporo tańsza, nawet w promocji, tak, na chwilę obecną, nie wiem, musicie się udać do Douglasa, żeby zobaczyć, czy ten puder jest jeszcze aktualnie w jakiejkolwiek promocji, ale jestem nim naprawdę oczarowana. W Warszawie również zeszłyśmy do Maka, bo Madzi Paintbot zdaje jak śmiercią naturalną, zapomniała go zakręcić i niestety zasechł się na kamień. I Madzia wypatrzyła tam jakiś kolor, taki nowy z Paintbotów, a jestem raczej wierna właśnie Soft Ochre i nie kupuję jakby innych kolorów, bo stwierdzam, że po co. Po co mi to potrzebne. No, ale znalazłyśmy Bar Study. Nie wiem, czy widziałyście ten odcień, który jest takim szampańskim kolorem, przecudnym, z takim właśnie wykończeniem błyszczącym, który może się nadawać również jako rozświetlacz, bym powiedziała, nawet na policzki, momentami właśnie w mokrej wersji. Prolonger Paintbot w odcieniu Bar Study, no po prostu przecudowny odcień, przepiękny kolor, który nadaje takiej właśnie świeżości bez żadnych tam drobinek i tak dalej, daje taką taflę metaliczną. Mówię, a dobra, wezmę. Zobaczymy. To był taki szalony weekend zakupów, że tak powiem, więc zdecydowałam się go wziąć i nie żałuję. I dzisiaj go nawet używałam jako właśnie bazy pod cienie i rewelacja. Bardzo mi się podoba to, jak wyciąga metaliczność z metalicznego cienia. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Jeśli tak, to okej. Serdecznie Wam polecam, dlatego jest w ulubieńcach, bo po prostu super, super. To jest z minionego miesiąca. Bardzo fajnie, naprawdę się zakochałam. Taką nowością prawie na sam koniec miesiąca jest kilka rzeczy z Golden Rose u mnie. Jest to taka, nie jest to nowość, lubię kosmetyki Golden Rose. Uważam, że jest to bardzo tania półka kosmetyków, a naprawdę czasami mają przyzwoite produkty, które można porównać jakościowo naprawdę z tymi droższymi kosmetykami. I niedługo będę miała dla Was przyjemność też robić właśnie filmik kosmetykami Golden Rose, które czekają też na recenzję i się tam doczekać nie mogą przede mną na półeczce. I właśnie w tych nowościach między innymi moja Madzia też jest wielkim fanem właśnie Golden Rose i tak mówię, no dobra, spróbujemy. I zawsze chciałam spróbować właśnie tych Long Stay Liquid Brow Liner do brwi i powiem Wam, że jestem zachwycona. Naprawdę fantastyczny produkt, który pozwala dzięki aplikatorowi, jest to taki jak eyeliner w pędzelku i możemy tworzyć bardzo cieniutkie kreski, możemy podkreślać sobie te brwi. Bardzo, bardzo fajny produkt, w dodatku mega długotrwały produkt, który naprawdę utrzymuje się bardzo długo, bo ja sobie już robiłam taki test bez podkładu. Jedyne, co mi w nim przeszkadza, to to, że ciężko się rozprowadza już na podkładzie. Dużo lepiej jest zdecydowanie takim moim sposobem zrobić sobie najpierw te brwi, a później na przykład delikatnie nanieść podkład dookoła, co wiem, że jest bardziej upierdliwe, ale jest dużo lepszy efekt, jak się go nanosi na gołą skórę, niż na skórę, która ma już zrobiony podkład i korektor.
ciężko się pracuje z tym aplikatorem, po prostu jeśli on ma kontakt z innym kosmetykiem. Dużo piękniej wygląda właśnie, jak naturalnie sobie można dosłownie rekonstrukcję zrobić z brwi, można je pojedyncze włoski malować. No, jestem zachwycona tym produktem. Za jakieś tam naprawdę groszowe sprawy kosztują, 13 chyba zł to kosztuje. Golden Rose, więc Wam serdecznie polecam, jeśli jesteście zainteresowane. I na koniec mam tak naprawdę jeszcze 3 produkty, o których chciałam wspomnieć. Mam taką nowość. I jest to Vertige, nazywa się mascara. Ja nie będę tutaj Vertigo Land Mascara, bo tu jest po francusku Yves Rocher ma po francusku nazwy, ja nie umiem tego wypowiadać i ciężko mi jest to wypowiadać. Jest to najcieńsza mascara w ogóle chyba dostępna na świecie, która ma taką końcówkę. Która wygląda jak taki cieniutki patyczek i rewelacyjnie nadaje się właśnie dla takich osób jak ja, które mają mega krótkie swoje rzęsy, by pięknie właśnie podkręcić, podnieść, przykolorować je tylko praktycznie u nasady przed właśnie przyklejeniem sztucznych rzęs. No coś pięknego, a dolne rzęsy po prostu maluje w sposób mistrzowski. Strasznie rewelacyjna maskara. Leżała u mnie, przyznam się szczerze, i czekała na swoje otwarcie parę ładnych miesięcy. I któregoś razu przy okazji malowałam tam jedną osobę znajomą i wyciągnęłam tą maskarę, wzięłam ją, odlaminowałam, patrzę, jaka fajna końcówka. Nie ma to jak mieć u siebie produkt, którego praktycznie pół roku leży, czeka na otwarcie i okazuje się być hitem. Tak, to też jestem ja. Za dużo tych kosmetyków po prostu u mnie się wala i momentami nie otwieram tych produktów, ale leżała ta maskara i jestem po prostu nią oczarowana. Naprawdę. Na sam koniec dwie perełki. W ulubieńcach nie mogło zabraknąć Sweet Peach Glows to Face. Po prostu miłość moja jest nie do opisania, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, o kolor tego rozświetlacza. Jest on najpiękniejszym na świecie rozświetlaczem, jaki istnieje dla mnie na chwilę obecną. Prezentuje się on przepięknie, daje taki właśnie brzoskwiniową poświatę, brzoskwiniowy efekt na tej skórze. Uwielbiam również ten róż, uwielbiam ten bronzer, w ogóle ta paleta jest genialna. Nie umiem Wam opisać, jak się cieszę, że ona jest dostępna cały czas w Sephorze, w sprzedaży ciągłej. Bardzo mnie cieszy, że już te kosmetyki są tak ogólnodostępne. Postaram się Wam rzucić jak najszybciej filmik z ulubieńcami, a w następnej kolejności będzie ten makijaż. Więc nie będę zdradzać, co mam na ustach, co mam na oczach w większości, bo ten film pojawi się na moim kanale. I na sam koniec rozświetlacz, który też dostałam w sumie w prezencie od właśnie mojej Danusi Śmigielskiej, która ma właśnie przyjemność jakby właśnie współpracowania z Laura Mercier. Już wiedziała od dłuższego czasu, że strasznie się jaram tymi rozświetlaczami z Laura Mercier. Wszyscy wiedzą, to nie jest jakiś tam wielki sekret, że ja jestem rozświetlaczomaniakiem totalnym. I to jest też przepiękny rozświetlacz w kolorze właśnie takiego, bym powiedziała, złota. I on jest zdecydowanie ciemniejszy i nadaje się właśnie też przepięknie do tego, żeby budować tutaj. Ja na twarzy mam dzisiaj zupełnie coś innego, ale tak jak widzicie, ja nie ruszam się nigdzie bez rozświetlania. Uwielbiam ten efekt na swojej twarzy i to jest coś, co ja kocham. Jeśli chodzi o mnie, bo wiem, że czekacie, co u mnie słychać, no to już, że tak powiem, zaczęłam 6. miesiąc ciąży i trwa. I trwa. I na razie jest wszystko pięknie, fajnie. Wiem, że jesteście cholernie ciekawi, czy mam chłopca, czy dziewczynkę, ale też sama nie wiem. Dlatego, że moje dziecko jest bardzo niepokorne i nie chce się pokazać. Nie chce mi powiedzieć, czy będzie chłopcem, czy dziewczynką, czy kim tam jest. Ale wiem, że wszystko jest w porządku i wiem, że pytacie się, jak się czuję. I czuję się dobrze. Raz lepiej, raz gorzej tak naprawdę. No to tak jak normalny człowiek. Powiem Wam, że teraz w tej ciąży naprawdę chodzę inaczej, ale też inaczej jem, inaczej się zachowuję, inaczej odpoczywam, inaczej żyję. To też ma mega wpływ na to, jak to wszystko wygląda, że jestem bardziej wypoczęta, bo mam więcej czasu dla siebie tak naprawdę, bo kiedyś jeszcze z Oliwią, też 6 lat temu, no to ja jak byłam w ciąży, to jeszcze pracowałam normalnie w firmie, więc też nie było takiej możliwości, żebym ja odpoczęłam. Musiałam wcześniej rano wstawać, nie dosypiałam w nocy. No to
wszystko się wiązało z tym, jak wyglądałam tak naprawdę. Teraz jest masę spekulacji, o masz chłopaka, bo wyglądasz lepiej, bo tak nie tyjesz, ale ja naprawdę się pilnuję. Jak tylko gdzieś tam przytyję więcej, to sobie nie pozwalam już za dużo z jedzeniem. Nie odmawiam sobie za specjalnie tam wielu rzeczy, ale jem dużo zdrowiej, tak? I jem rzeczy, które mi nie szkodzą, tak? Więc to też jest inaczej. Staram się też więcej ruszać i staram się, jeśli mam taki dzień, że dużo siedzę, to staram się później iść na spacer, staram się dużo chodzić, ruszać, żeby też woda mi się nie zatrzymywała w organizmie. Piję dużo wody z cytryną, uwielbiam po prostu wodę z cytryną i z taką cytryną, nie plasterkiem cytryny, tylko wyciskam sobie praktycznie pół cytryny do szklanki. No i bardzo to lubię, to mi bardzo służy, na przykład jeśli chodzi o tą ciążę, bo bardzo mi to pomagało, szczególnie wtedy, kiedy miałam bardzo dużo mdłości. A tak poza tym, co u mnie, no to jestem chyba najszczęśliwszą osobą na świecie, mam takie wrażenie ostatnio. Mam wspaniałego męża, mam super córkę i czekam na drugie dziecko i przede wszystkim czuję się taka wiecie, taka spełniona. I to jest to, czego ja życzę każdemu, takiego właśnie prywatnego spełnienia. A jeśli chodzi o inne rzeczy, no to wiecie doskonale o tym, że teraz jest masa współprac fantastycznych, które rozpoczęłam m.in. z marką Liren, m.in. z marką Smashbox, z której jestem cholernie dumna. Tak samo niedługo będę miała okazję pojawić się w kilku odcinkach Dzień Dobry TVN jako ekspert marki Liren, to będzie też dla Was taka nowość. Na pewno nie zakończę współpracy i na pewno jeszcze kilka razy pojawię się na kanale Studio Kobiet Liren, bo zostałam już zaproszona. Dzięki Wam tak naprawdę, bo to Wam się spodobało to, w jaki sposób został poprowadzony ten kanał przy mojej współpracy i tak naprawdę z Justyną żeśmy zrobiły fajny odcinek i też mamy w planach kolejne odcinki. No ale to już zobaczycie z czasem tak naprawdę. Myślę, że na dniach będzie wszystko już wychodzić i będę mogła ujawnić więcej, bo na razie nie za wiele mogę o tym mówić. Bardzo mnie cieszy, również to chcę poruszyć, że nasze rzęsy cieszą się taką popularnością. Serio, nie spodziewałam się tego, że zostanie to aż tak przyjęte w Polsce, gdyż w Polsce jeszcze nie stawiamy właśnie na to, żeby kupować rzęsy bardzo dobre jakościowo, tylko kupujemy rzęsy tanie, takie, żeby opłacało się nam je dodać do usługi i bardzo mnie cieszy, że coraz więcej osób właśnie kupuje w naszym sklepie i mamy stałych klientów, w ogóle to jest hicior. Strasznie się cieszę, że mamy osoby, które polecają nas, dlatego, że jesteśmy dobrzy. I to na tym mi właśnie zależało, między innymi Ewa z Red Lipstick Monster, między innymi jest masa La Makeup Bella, Karolina Ziętek. Mam masę osób też, które naprawdę testują, używają tych rzęs i lubią do nich wracać. Martynka Molenda, dziewczyny, które może mniej są jeszcze znane, ale na przykład Adriana Grotkowska, która też bardzo dużo działa teraz na YouTubie, która pokazuje coraz więcej makijaży. Dziewczyny są naprawdę zadowolone z jakości, dają nam cenne wskazówki, co ulepszyć, co można zmienić. Pracujemy nad nowymi teraz opakowaniami. Chciałabym i marzy mi się strasznie, żeby dać Wam pudełeczka magnetyczne do zamknięcia i też pracujemy nad wieloma innymi projektami, o których jeszcze nie chcę mówić, ale też pracujemy nad wieloma takimi aspektami ulepszenia tego wszystkiego, by było to jeszcze lepsze, jakościowo sprawniejsze, by Wam to się właśnie bardziej podobało, tak? Byście wiedzieli, że płacicie za te rzęsy u nas po 60 zł tak naprawdę za parę. Niektóre osoby myślą, że są to rzęsy jednorazowe. Wszystko zależy od pielęgnacji, od tego, jak je używasz. Te rzęsy tak naprawdę można nosić wiele razy. Ja na przykład na sobie mam dzisiaj model Rose, który był już zakładany przynajmniej do 10 filmów i też nieraz nakładałam na warsztatach go, bo pięknie podkreśla właśnie oko. Uwielbiam ten model Rose. Uwielbiam swój model Marta, ale Marta jest bardzo dramatyczna i nie zawsze mogę pozwolić sobie na to, by ją założyć. Jest masa takich ulubionych moich modeli, nad którymi pracujemy. Wiecie, ja jestem bardzo mocno związana z tymi modelami, dlatego że każdy z nich jest bardzo szczegółowo wybierany przez nas. Każdy dostaje imię jak nasze dziecko i po prostu one są, każda jest wyjątkowa na swój własny sposób.
tym bardziej się cieszę, jeśli Wy jesteście zadowolone i dostajemy naprawdę opinie. Wysyłamy praktycznie po całej Europie, gdziekolwiek jesteście. I nawet w Anglii, do Anglii dochodzi od momentu zamówienia w 4 dni. Więc też staramy się jak najszybciej realizować Wasze zamówienia. Dla nas nie ma znaczenia, że jest noc, dzień. Staramy się jak najszybciej Wam dostarczyć produkty. Kochani, dzisiaj już będę kończyć. Pięknie Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się.